Wyjdźcie! Skróć się teraz! Skróć! Nie, nie, nie! Dawaj Tomala do końca! No mówię, skróć! Chłopaczek! Osiem trzy, niecodzienny wynik. Nie ukrywam, że początek nie był zbyt dobry z naszej strony. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o założenia, realizację tych założeń taktycznych. No chyba styl gry Orkanu jest dość charakterystyczny dla i drużyny przeciwne wiedzą, jak gramy, chociaż Orzeł Granowo już dawno nie był w Obizierzu. Natomiast po pewnych korektach, pierwszych 15 minutach zaczęliśmy grać to, co sobie założyliśmy, no i nie ukrywam, że przyniosło to efekty. Mamy silne boczne sektory, skrzydła nasze, to jest nasz motor i dzisiaj to wykorzystaliśmy. Gra, szybki atak, kontratak, to jest nasza siła i dzięki temu padło 8 bramek. Jeżeli chodzi o kontuzje, wszyscy wyleczeni w pełni sprawności? No niestety z tymi kontuzjami to różnie bywa. Czekamy jeszcze na dwóch zawodników. Myślę, że jeżeli za tydzień, dwa będziemy mieli komplet, to jestem spokojny o grę w klasie okręgowej. A myślę, że tym najlepszym, którzy mają zakusy na klasę międzyokręgową, popsujemy szyki niejednokrotnie. Tego życzę. Dzięki za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Kłaniam się. Czekamy, my się wykopamy. Stamy trener.